A kiedy pójdę do nieba, w niebie założę internet. Po to, żeby trollować moich prawnuków. Kiedy oni będą siedzieć na fejsie, jak na innym czacie, ja będę się włamywał, oczywiście już po śmierci w niebie, a na nich pisał: to ja... Jezus. Albo Hitler, co wolicie. Jezus. Jezus. To ja, Jezus. Widzę, jak się masturbujesz. Zasłoń kamerę, oblechu. A w dodatku to robisz to źle. I nie jesteś pierwszym, który wymyślał, że jak usiądzie, wymyślił, że jak usiądzie na ręce, aż mu zdrętwieje, to pojedzie na obcego. Jak będziesz miał 106 lat i umrzesz, to ci będą palce drętwiały. A zanim umrę, będę mieszkał w najcichszej okolicy. Dlaczego? Ponieważ będę eliminował te wszystkie dzieciaki, które biegają, wrzeszczą i tak dalej. Wiecie, no, pod oknem. Będę siedział na werandzie, jak na przykład jakieś dziecko podbiegnie. Zamknij japę, wracaj do sierocińca. Już cię pewnie szukają. Ałaja, proszę pana, ałaja, tu mnie boli, jak dotykam. To nie dotykaj. Ale jeżeli to nie podziała, to będę siedział na tej werandzie i strzelał w te dzieci z procy pszczołami. Będą wściekłe pszczoły, bo będę je karmił żużlem. Będę trzymał na werandzie jakiś ul afrykańskich pszczół, karmił je żużlem. Ale będę miał piękną starość. A żeby były jeszcze bardziej mega wkurwione, będą miał taki maraton filmów Warsaw Shore przedzielanym komisją Macierewicza. Ale żeby było uczciwie, w te grzeczne dzieci będę strzelał żelkami. Zmrożonymi na kości.